Jest to instrument zbudowany ze skóry koziej. Ta koza poświęciła życie dla sztuki, można powiedzieć. Już jeździła po całym, ale pół Europy zwiedziła, była w Norwegii, w Niemczech, na Słowacji, również na Węgrzech, także też odwiedza. Ale tak, tam gdzie głowa była kiedyś, jest imitacja właśnie takiej głowy koziej z rogami i tak zwana przebierka. Na tej piszczałce wygrywa się melodię. Druga, tam gdzie była jedna noga, zamontowano taką piszczałkę, tak zwaną bordonową, która wydaje tak samo jak tam ta dwojnica, jednostajny dźwięk. A gdzie druga noga, zamontowano tak zwany duchac. Czyli napompowało się na pewno worek powietrzem. A żeby nie grała na wszystkie strony, to zadek się kozy zasłonił.